Blisko wiosna, blisko czas nadziei. Z tą właśnie nadzieją dzisiaj podpisywaliśmy z panem prezesem Moritem umowę i akty notarialne spółki, która pozwoli na zrealizowanie w Fordonie inwestycji, która, jak sądzę, jest oczekiwana przez mieszkańców tego największego bydgoskiego osiedla. W tym 80-tysięcznym osiedlu nie ma do tej pory tego typu przybytku, nie ma do tej pory straszliwego zdarzenia dużego Domu Kultury, jest owszem Dom Kultury Młodzieżowy, jest również wiatr, który w pewnym sensie spełnia funkcję, ale zbyt małym jak na potrzeby tej dzielnicy. W Fordonie potrzeba rzeczywiście porządnego kina, potrzeba również, myślę, porządnych klubów, potrzeba także dobrych sklepów. Takie, jakby powiedzieć, sobie zamiar nie zrealizować. Planowane koszty inwestycji to jest 76 milionów złotych po stronie budowlanej plus wkład miasta, czyli działka warta około 5 milionów złotych. Za tę działkę chcemy pozyskać w nowym obiekcie około 1000 metrów kwadratowych powierzchni dla filii urzędu. Jak Państwo wiecie, mamy w Fordonie filię urzędu. Ona w tej chwili działa w wynajmowanych przez nas pomieszczeniach od spółdzielni mieszkaniowej. Chcemy warunki pracy urzędników, a nade wszystko warunki obsługi mieszkańców Fordonu polepszyć. I to będzie możliwe dzięki takiej właśnie kooperacji między firmą TUP a nami. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że to tyle Państwa jest, bo to znaczy, że nasz projekt, który prowadziłem wspólnie z miastem Bydgoszcz, panem prezesem Dąbrowiczem, jest interesujący. To znaczy, że będzie przychodziło dużo ludzi. Fordon nie robi najlepszego wrażenia na kimś, kto przyjeżdża tam do zewnątrz, takie jak kina. Rodzina Żerwowa pochodzi, raczej jesteśmy przyzwyczajeni do, dawno temu było oczywiście, kamienic, a nie do bloków. Ale tym bardziej jest to wielkie wyzwanie i mieszka tam bardzo dużo ludzi, którzy na pewno potrzebują pewnych pójść. Rozmawialiśmy przed chwilą z panem prezydentem, że mamy o tym, że jest to małe centrum handlowe, to nie mówimy o wielkiej inwestycji, połączone z kinem, z multiplexem i z biurami miejskimi, więc będzie to jakieś naturalne biegun, miejsce, gdzie mieszkańcy będą chcieli przychodzić, mieli potrzebę, żeby tam przychodzić. Mamy nadzieję, że uda nam się stworzyć miejsce wyjątkowe w sensie architektury, jak również urbanistyki. Miejsce, które będzie inspirowało. Bardzo będzie miało duży wpływ również na miejscową ekonomię, jak też na ochronę środowiska, bo nie trzeba będzie jeździć kilkanaście kilometrów do Bydgoszczy, żeby zaspokoić swoje różne potrzeby. I pójść i zobaczyć jakiś dobry film na Orlenie Polski. Myślę, że to już nie będzie Avatar. Ale będzie można go tam kupić na DVD. No to... Może pan konkretnie powiedzieć? Tak, oczywiście. Plan mamy zapisany w umowie. Plan mamy taki, że będzie to w ciągu 20 miesięcy od rozpoczęcia procesu, czyli od uzyskania finansowania. Macie Państwo gotówkę na to? Czy już jesteście dogadani z jakimś bankiem, który wam to sprecyzuje? Rozmawiamy z dwoma bankami. Nie mamy jeszcze gotowej.